Witam wszystkich, Fachmeister z tej strony. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić Wam moją okuśnicę akumulatorową. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, przedstawiam Wam moją okuśnicę akumulatorową. Jest to model DCS365 z serii XR. Dane takie standardowe, techniczne, to jest tarcza 184 mm. Na akumulatory serii XL. Oczywiście pasują też flexvolty, nie ma z tym problemu. Zazwyczaj w zestawie są akumulatory 5A rodzinowe. Odsysacz pyłu workiem, jest oczywiście adapter na odkurzacz, który zaraz zademonstruję. Piła z posuwem, z podświetleniem LED oczywiście. Maksymalna wysokość cięcia to jest około 65 mm. Wysokość cięcia, maksymalna wzdłużna to jest chyba 28 cm, nie jestem pewien, zaraz to zmierzymy. Ja ją mam ze swoim stołem DE7033, bardzo wygodny stół, wszystko jest całość, bardzo fajnie się komponuje. Waga tej ukośnicy to jest około 14-15 kg, więc jest bardzo leciutka. Można ją szybko, tak jak ze stołu, można ją szybko wydemontować, bo ma zaczepy, pyk, wydemontować, pyk. Uchwyty, rączki, czy tutaj, czy rączka od góry. Montaż naprawdę do przenoszenia jest bardzo fajna sprawa. Jak się spisuje? Moim zdaniem bardzo fajnie się spisuje, kąty do 45 plus 1, 2, 3, bodajże 6 stopni więcej, z drugiej strony jest tak samo. Pochyłość do 45 stopni plus 3 stopni, tylko w jedną stronę niestety ten model ma. Fajne ma wypustki na standardowe stopnie, czyli na przykład 15 stopni automatycznie wskakuje, 30 stopni automatycznie wskakuje, 45 automatycznie wskakuje. W drugą stronę jest tak samo, również samo wskakuje. Swój ustawiony kąt wystarczy nacisnąć, ustawić, skręcić i już automatycznie kąt się nie ruszy. Bardzo fajna sprawa. Zobaczmy, jak to działa. Na akumulatory możemy wziąć, tak jak mówiłem, akumulatory. Akumulatory pasują praktycznie każde, znaczy no praktycznie wszystkie. Czy to będzie flexvolt, oczywiście nie ma problemu, działa. Czy to będzie 2 amperogodziny akumulator, nie ma problemu, działa. Czy to będzie 5, nie ma problemu, działa. Ja zazwyczaj używam 5 albo flexvoltów. Co mogę pokazać? Ma podświetlenie LED, tutaj jest oczywiście lampeczka, którą można podświetlić materiał, nie ma problemu. Ma blokadę oczywiście spustu, nie naciśnie się jej, nie ma takiej opcji, po prostu tutaj jest taki dzyndzelek, który trzeba spuścić i wtedy ukośnica się uruchamia. Co, może coś szybkiego obetniemy, żeby nie było problemu. Oczywiście ma każda ukośnica, tak jak ta DeWalta, ma oczywiście chwytak, tutaj można docisnąć materiał, żeby nie uciekał. Nie ma problemu z tym, fajna sprawa. Może podłączymy go pod odkurzacz, żeby nie pylić za bardzo. Ja już mam przygotowany odkurzacz. Oczywiście odkurzacz jest z serii też DeWalta, więc tylko wystarczy zacisnąć. Chlap. I już mamy odkurzacz podłączony. Oczywiście to jest pilarka akumulatorowa, więc odkurzacz też będę miał podłączony bezprzewodowo, będę włączał się pilocikiem. Może zacznijmy od coś prostego. Płyta USB 18 mm. Zobaczmy, jak sobie radzi. Tarcza już jest, można powiedzieć, że już jest tempa, bo nawet już innego zęba straciła. Kiedyś przez przypadek przyciąłem sobie poziomnicę.
swoją laną niechcący. Już innego zęba nie ma, więc no trochę szczępi, ale ogólnie cięcie naprawdę jest bardzo fajne, nie czuję tego oporu, nie ma z tym problemu. Zobaczmy na czymś grubszym. Przypuśćmy, mamy kontrłatę, salówkę 2,5 na 4,5 akurat. O. Zobaczmy, jak to sobie poradzi. Włączymy oczywiście odkurzacz. Bardzo pięknie tnie. Możemy tu nawet do 45 stopni, zobaczcie, jak to fajnie wygląda, żeby nie było. Ustawiam na 45 stopni jednej. Zobaczmy, jak to pięknie pasuje. Możemy wziąć winkiel nawet, żeby nie było, nawet taki ciesielski. Zobaczcie, że pilarka tnie naprawdę jakościowo pięknie. Jest normalnie, idealnie spasowany do 45 stopni. Nie ma problemu. Co dalej? Zobaczmy może, jak sobie radzi z czymś grubszym. Na przykład mam tu kawałek, jakieś kątóweczki widzę. Jest to, przypuśćmy, 7 na 4. O, 7 na 4. Zobaczmy, jak to będzie szło. Powiem wam, że jak na tak tempo piłę już, to naprawdę tnie jeszcze rewelacyjnie. Podkreślam, że drewno jest suchutkie, że jest bardzo suche i takie żywe, można powiedzieć. Ale mogę wam pokazać na głupiej łacie 5x4, mokrej, podkreślam, mokrej, jak to idzie. Nawet nie stęknie, nie jęknie, nie ma z tym problemu. Naprawdę sobie radzi świetnie. Zobaczmy, jak sobie poradzi z dłuższą calówką. Rewelacja. Naprawdę rewelacja. Może pokażę wam, jak to wygląda naprawdę, naprawdę w grubym kawałku. Jest to kawałeczek kantóweczki 14,5 na 7. No, nie przetnie jej całej na pewno, bo ona ma 6,5 cm maksymalnej w głębu, ale pokażę wam, jak idzie. Czy jęknie, czy nie jęknie. No i tak jak mówiłem, zostało 0,5 cm, żeby to po prostu przeciąć w całości
ale dotniemy to, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jak widać, pięknie obcięło. Nawet nie widać śladu, że było docinane na dwa razy. Czego chcieć więcej? Jak kątnie w takim grubym kawałku? Ile stopni? 15? 30 stopni może weźmiemy. Idzie rewelacyjnie. Nie pokazywałem jeszcze jak to jest z opcją poprzecznego cięcia, więc zaraz zademonstruję. Przypuśćmy do 30 stopni albo może do 45, żeby nie było. Przypuśćmy do listek, tak jak ja to robię. O. Weźmy kawałek kantówki, chyba nie przetnę jej całej, mi się wydaje, nie pamiętam, chociaż nie, na pewno nie przetnę się. Jest to kantówka chyba 5x5 czy 6x5, zobaczmy. Podkreślam, że to jest kawałek jesionowy, więc miało prawo czuć dobry opór, ale jak widać do 45 stopni naprawdę poradziła sobie rewelacyjnie, nie ma z tym problemu. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tej ukośnicy? Ukośnica na akumulatorze 5-amperogodzinowym śmiało dzień cięcia, czy tam przy panelach, czy przy listwach, czy podłogowych, czy przypuśćmy przy podbitkach, stelażu do podbitki robię. Naprawdę używam tylko tej ukośnicy, ze statywem stawiam chlap i wtedy bez odkurzacza, bez niczego, bo zazwyczaj praca jest na zewnątrz. Nie ma, zazwyczaj to jest taki teren budowy, gdzie jeszcze nie jest naprawdę już wszystko na pizglancu, że musi być wszystko obczyszczone, więc nie ma z tym problemu. Ale jak trzeba, to też odkurzacza włożę ze sobą i używam. Więc do podbitek, do stelażów naprawdę rewelacja na wymiar stół. Rozstaw ma maksymalny chyba 3 metry, czy tam 2,50. A maksymalny element, jaki można nastawić, to 4-metrowe. Blokady, nie blokady, ma wszystkie. No stół jest rewelacja, naprawdę do ukośnicy tej idealnie pasuje. Też jest leciutki, składany. Mieści się w samochodzie, nie ma z tym problemu. Mówię, cały dzień można ciąć na akumulatorze, nie ma żadnego z tym problemu. Naprawdę na piątce, po prostu w ciągu dnia nie potrafię piątki
zajechać po prostu. Jak trzeba, zakładam flex volta i wtedy już naprawdę zapominam o tym w ogóle, że tu trzeba baterię wymienić. Jest to silnik akurat jeszcze szczotkowy. To jest wersja pierwsza z silnikiem szczotkowym. Lecz już użytkuję ją ponad 3 lata i nie miałem żadnego problemu, nic nie wymieniałem, nic nie zaglądałem, po prostu jak zakupione, tak chodzi. Szybka wymiana tarczy, tutaj jest taki z blokada wałka, tutaj jest w zestawie klucz imbusowy, pyk, odkręcamy tarczę, wymieniamy. Szybka akcja. Fajna jest, tutaj jest, osłona jest na roleczkach, więc do posuwu na roleczkach jest bardzo fajna sprawa. Jak widzicie, odciąg pyłu jest naprawdę zadowalający. Nie ma tego dużo tego pyłu, naprawdę jakość ssania, no wiadomo, że to zależy głównie od odkurzacza, ale powiem wam, że umiejscowienie tego odpylenia akurat przy samej tutaj, przy samym odciągu tarczy, więc jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Wszystko na teleskopach, pięknie, ładnie chodzi na wałeczkach. Nic dodać, nic ująć, naprawdę sprzęt jest godny polecenia. Koszt takiego sprzętu na dzień dzisiejszy to jest chyba około 1400-1500 zł. Nie jestem dokładnie na bieżąco z tymi cenami, więc trudno mi powiedzieć. Podświetlenie LED ma, nie ma lasera, ale ma podświetlenie LED. Czy to przy naciśnięciu spustu, czy to po prostu włącznikiem od góry. Nie ma z tym problemu, więc jak chce się zaznaczy się po prostu, jest ciemno, to tylko wystarczy, nie trzeba włączać, tylko wystarczy nacisnąć od góry przycisk. Automatycznie wszystko się podświetla, nie ma z tym problemu. Mówię, kąty są dokładne. Oczywiście można ją wyregulować po swojemu, posprawdzać wszystkie kąty, pochyły, niepochyły. Tutaj wszystkie śrubki są regulowane, które można poustawiać sobie według własnych potrzeb. Co jeszcze? To by było chyba na tyle. Dziękuję za wspólnie obejrzany odcinek. Zapraszam oczywiście do następnego, który już będzie prawdopodobnie jutro. Jakieś więcej pytań na temat tej ukośnicy, to proszę o komentarze. Bardzo mile widziane łapki są w górę i oczywiście suby, bo subów widzę, że jest bardzo mało. Oglądalność jest duża, ale z tych subów to jest bardzo mało. Więc proszę, jeżeli ktoś naprawdę jest chce oglądać mnie w przyszłości i tak dalej, to proszę o tego suba. Tutaj będę wiedział, że warto nagrywać i tak dalej. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnego odcinka. Hej!